I też mężki z tej strony Trawl, w zapewne ostatnim odcinku z serii Hearthstone 4 na lokacji Kaiser Lux jako federacja naddunańska. W ostatnim odcinku walczyliśmy z Rosją, ale miała ona white peace z Niemcami, które no tutaj oddał część terytoriów Rosji, a ta na południu to tak trochę dziwnie się porobiło. I obecnie tutaj robiłem... Robię teraz Wargola na Niemcy. Jest oczywiście taki problem, że no Niemcy teraz nie są w żadnej wojnie i będą zapewne wszystkie swoje dywizje wystawiać na naszą granicę, więc to może być problematyczne. Póki co próbuję jak najwięcej tutaj jak najwięcej zyskać tutaj dywizji. Ogólnie mamy te czołgi, nam się ciągle budują, tylko że tak wolno tutaj nam się robią o te artylerię, że trochę zastopowaliśmy. Mamy też dużo samolotów. O właśnie, pierwszy czołg się nam zostawia. Mamy też dużo samolotów. Na pewno chciałbym je trochę ulepszyć, ale trochę jeszcze jest do tego, żeby tam... A możemy to wziąć. Jeszcze trochę jest, żeby to dokończyć. Okej, chcą kupić to. Więc nie. Nie kupujecie. Nie wiem, dlaczego chcielibyście kupić to. Ogólnie się teraz patrzę na to, to tutaj już kolejna armia się szykuje. Więc bardzo dobrze dla nas. No, jeżeli chodzi o Empower, to możemy mieć pewien problem, ale to zawsze się rozwiązuje te problemy. Tak, tutaj już nic nie mamy, tutaj możemy dalej to ciągnąć, ale też zbyt nic nie ma. Możemy dać tutaj. Możecie w sumie w międzyczasie poćwiczyć. To zawsze jest bardzo chętnie, możemy zobaczyć, żeby nasze jednostki jednak miały doświadczenie. To możemy zrobić. Wracamy do gospodarki, na pewno tutaj mamy sporo rzeczy do nadrobienia. I co tutaj jest? Ma się tutaj dużo się porobiło. To jeszcze tą artylerię na pewno będziemy ulepszać, ale pytanie jest takie, czy już w miarę w ramach tego Mio mam już to? Znaczy nie to. A nie, kolejne ulepszenie akurat. To jest fajne. No. No niestety, że sami są te wybory ulepszeń, no i warto wtedy mieć na przykład kilka Mio tego samego rodzaju. Ale wiecie, no to jest coś takiego, że czasami tak jest, czasami nie ma. No, to zależy. To bardziej paradoks, czy, tak uznaniowo dawał. Możemy sobie tutaj radarów porobić jednak. Może to się... Znaczy się tu może. To na pewno się przyda. No i w międzyczasie to jest naprawdę tania rzecz, no, i kiedy po prostu się nie chce tego robić, żeby tutaj samoloty zbytnio nie latały. Niszczyły nam fabryk. A jak jeszcze mamy mnóstwo tych, wiecie, regionów w tym regionie strategicznym, to nie powiem, ta artyleria naprawdę daje popalić. Chociaż w podstawce, wiecie, to jest trochę coś takiego, że zazwyczaj te regiony próbują robić równomiernie, żeby nie było takiego regionu, który jest naprawdę mega duży. Dlatego też za każdą aktualizacją regionalną to tak te regiony zmniejszają. Ale wiadomo, no, zawsze można coś poprawić w grze paradoksu, dlatego też powstają mody. Okej, to dajmy sobie tutaj. Mamy tutaj dać nawet 5 fabryk. Demobilizuj our economy. To jest, czy my zdążymy z tym? Przed tym chyba nie zdążymy. Ale to też nie jest jakiś duży koszt. Weźmy sobie to, chociaż trzeba powiedzieć sobie szczerze, to nie jest tak, że że jakoś nas to uderzy.
Okej. No teraz Włochy tutaj walczą. Tybet właśnie wygrał z tymi. Ci tutaj biją się. No, na pewno trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dosyć wyrównana walka jest u nich. Naprawdę dużo mamy dywizji, które potrzebują takiego ćwiczenia? Nie, nie zbyt. Okej. Możemy to zrobić. 85 akurat nam się włączy. No i ostatnia doktrynka. Mamy wszystko gotowe. No, Niemcy na pewno będą dosyć silnym przeciwnikiem. No ale mamy te samoloty. W miarę równomiernie je rozstawiałem. Oczywiście Niemcy zapewne wystają, nie wiem, z jakieś 3000 samolotów w jednym regionie. No ale nasze samoloty są też na bieżąco, więc to nie jest aż tak źle. To nie to. Możemy w sumie próbować zrobić te samoloty wcześniej. No ale no jak sobie popatrzymy, no to czołgi tak naprawdę. Okej, w sumie mamy już Advanced Medium, ale mamy zbyt mało tego. A, czasami tak bywa. Okej, ulepszajcie się. Ta arta ma dosłownie nam zwiększyć soft attack. Okej. To się ulepsza. Tutaj karabiny to w ogóle ciągle nam się robią. O nie, polski tutaj szpieg pojawił. Dobra, tutaj się oczywiście jakoś tu którynka odblokowała. Żadnego Marinesa realnie nie robimy, więc powiem takie okej. Dobra, co tutaj możemy robić? No tutaj się nam infrastruktura w miarę ulepsza. No nie mamy jakiegoś problemu z tym. W głównej mierze poprosimy naszych sojuszników, żeby dołączyli, ale to tylko dlatego, żeby na innych frontach się trochę pobawili z nami Niemcy. Tak naprawdę Francję możemy stracić. Francja nie jest najważniejsza. Ważne jest, żeby pod brzusze Niemiec tutaj zbić, ale widzę, że byłoby mądrze, gdyby nasze dywizje jednak były na tym froncie. Okej. Dobra, mamy już Wargol, więc w sumie powinniśmy już woli zaczynać tą wojnę. Może najpierw sobie powyłączajmy rzeczy. Okazuje nam, że ten akurat front, który najmniej, dosłownie najmniej jest przygotowany do tego, że on jest w miarę gotowy. A jak to wygląda tutaj? Trudno zobaczyć. Dobra, spróbujcie może trochę samolotów wystawić. Tak trochę, to znaczy tak 2000 samolotów może być. Okej. Okej. Dajmy może tutaj. Też podzielmy między nimi. Okej, Armenia już jest lepszą marionetką. No i wygląda na to, że samoloty już powoli ogarniają swoje miejsce, ale my za chwilę możemy rozpocząć wojnę. No niestety, myślałem, że będą z kimś walczyli, to może by to wtedy pomogło, ale nie widzę tego, więc może być problem. Okej, wyłączamy to. Nie jest najlepszy moment, ale na to jest też dobry moment. Okej. Tutaj najlepsze samoloty się nam porobią. Okej, zapiszę tylko dla pewności. Czasami jest coś takiego, że może będzie takie przejście, takie, o nie, nie udało się. Okej, nie uwierzycie w to, ale nie udało mi się w ogóle pokonać Niemiec. Jak już byłem prawie już ich pokonałem, to nie wiem w jaki sposób, ale tak,
Nie mogłem totalnie popchnąć tego frontu. Później pod Berlinem nie zaczęli pchać do tyłu. Wszystko do niebiec się zleciało i po prostu nie miałem wystarczająco dywizji, żeby pokonać Niemcy. I to mnie tak zdenerwowało, bo to po prostu było coś takiego, że już prawie ich pokonałem, ale nie. Gra musiała oczywiście uznać, że Niemcy są wyjątkowo silni i w ogóle. I to nie było tak, że przed chwilą właśnie Rosjanie ich prawie co ich nie pokonała. I po prostu mnie to zdenerwowało strasznie. Bo normalnie to byłem w stanie tam dojść do tam właśnie do Berlina, być tam. No ale później po prostu nie wiem dlaczego, ale gra jakoś zreorganizowała Niemcy. Teraz właśnie ponownie tutaj wchodzę, żeby jakoś może mi się udało to ogarnąć. Ale nie jestem pewien. Czekajcie, może wezmę wszystkich do wojny. Było mądre. No i moim planem na razie jest takie, że Francja musi zginąć, ponieważ nie będę za bardzo, nie mogę się nią aż tak bardzo przejmować. No i spróbuję tutaj jak najszybciej po prostu pokonać resztę tych, bo wcześniej to ja po prostu pchałem tylko na Niemcy i totalnie zostawiłem tą resztę krajów. No i teraz trochę bardziej chcę się, że tak powiem, przyłożyć do tego. No, bo to jest właśnie taka sytuacja. No i tak naprawdę Francja musiała opuścić ją, ponieważ od tyłu ją zaatakowali, więc nawet się nie opłaca tam stać. Może się opłaca, jeżeli chcesz utrzymać dywizje niemieckie na granicy, ale nie opłaca się. Tutaj sobie przyjmę to wszystko. No i to mnie najbardziej wkurzyło w tym wszystkim, że w sumie wszystko było takie w miarę w porządku. A później się wszystko załamało. No, tutaj jest improved, my w sumie advanced możemy zrobić. No. I w głównej mierze to jest coś takiego, że po prostu... No czasami hoj jest taki, że z jakiejś tam jakoś daje te dywizje. Się dywizję, no jakoś tam umożliwia, żeby AI w miarę sobie radziło. No i właśnie jest coś takiego, że no sami zobaczcie, że oni tutaj w miarę sobie ustawili ten front. My tutaj jesteśmy, tutaj się wszystko zleciało. No i dalej to już nic nie zrobię. No bo już wszystko się zleciało z Reichspaktu. No ja nic więcej już nie będę mógł robić tutaj. No teraz moje też dywizje tutaj wyleciały, ale mało co pomoże. Dobra, więc to jest... Niemcy nawet to nie jest to, że oni mają te dywizje, ale jakby po prostu ja bym mógł po prostu zrobić coś takiego, że boom, że tylko z nimi walczyć, no to nie, no to ja nie mam szansy, tylko że przychodzą sojusznicy, no i to wszystko po prostu pada. Ponieważ oni mają tam z jakieś 40 właśnie takie dywizje, postawią na froncie, później kolejny 40. No zobaczcie, ile tutaj idzie z tego. Tutaj cała kolonie się zleciały i w ogóle. Więc no, gdybym po prostu jeszcze trochę tam ponabijał sobie dywizji, no to wiadomo, że to wtedy jest możliwe, ale tak to nie mam szans w ogóle. No sorry, że muszę oszukiwać, ale to też jest taki odcinek, że ja już dalej nie chcę prowadzić, bo nikt nie zaatakuje Niemiec. Oni? Nie, no wiadomo, że ci to nie zaatakują Niemiec. No więc jedyne co to jest, żeby szybko ich skapitulować. No i to jest jedyna szansa, no ale żeby ich szybko skapitulować, to naprawdę musiałbym... No właśnie, się właśnie zakończyło. Musiałbym naprawdę tam długo to robić. Dobra, tutaj atakujcie, podbijcie już Niemcy do końca. No i teraz będą oczywiście miał te wszystkie wojny z tymi wszystkimi
małymi państwami, no ale sobie poradzę z tym. No, wystarczyło, że tutaj wejdę i już był koniec. Okej, weźmiemy to. Dobra. Tak. Berlin upadł. I teraz jedyne co mogę robić to w sumie popatrzeć, jakich wrogów mamy na świecie i spróbować ich zaatakować. Realnie rzecz biorąc to wiadomo, że mało co, ale tak. Możemy to, możemy okupować ich, możemy zdecydować się, żeby podzielić ich na mniejsze. Pytanie jest takie, czy coś to zmieni. Możemy zintegrować, możemy wyzwolić Luksemburg. Możemy wyzwolić północne Niemcy. Możemy to wziąć. Możemy to dać Ukrainie. Możemy oddać Ukrainie terytoria jakieś. Francuzom. Francuzom to w ogóle więcej moglibyśmy oddać. Okej, to padła. Jeszcze możemy wziąć. No. Wiecie, ja to bym chciał rodzinnie, ale jeżeli to jest koniec serii, to już wolę sobie już wolę już to tak szybko w miarę zrobić. Niż żeby po prostu robić kolejne odcinki, albo zostawiać to w miarę nierozwiązane. Bo naprawdę te Reichspakt jest silny po prostu swoimi marionetkami. Jak marionetki są silne, no to wiadomo, że to po prostu będzie słabo. Okej. Na razie wszystko oddajmy Polsce. Dlaczego mamy nie oddawać Polsce? Zwolimy jedną Belgię. Okej, okay. I tutaj co tam? Wilno. Oddamy Polsce. tak, Polsce. W sumie Polsce powinniśmy to oddać, ale okej. Litwie oddamy to. Polska i tak jest wyjątkowo już napuchnięta. Więc żeby nie przepuchła. Okej. Jak tam rządzi Karl Olbracht? W ogóle ma różne portrety w modzie, więc... Ale w sumie... No w sumie my jesteśmy Habsburgami, więc w sumie dobra osoba jest. Okej, co tam jeszcze mogę dać? Ty jesteś ZMP. ZMP to jest to. No, bo mamy różne ideologie. Okej. Dosłownie można tutaj sobie poczekać. Tutaj jest, że będziemy musieli się zdesantować na Szwecję. Nie wiem, czy mi się chce desantować na Szwecję. Realnie rzecz biorąc, powiem tak. Jako, że i tak musimy ich pokonać, to idźcie tu. Wy możecie na razie tutaj zostać. Co tam możemy dalej zrobić? To zrobić. Polska nam trochę da swojego sprzętu. Okej. Okay. Jakbyśmy się zdystansowali, oni nie mają szans. Okej. Okay. Dobra. Tam dalej możemy to zrobić. Okej, Szwecja. To wyzwalam Szwecję. Wyzwalam Norwegię. Nie wiem, co to jest niby. Tak, wyzwalamy was. Po prostu możemy to dać. Nie wiem nawet, co to jest. Co to jest? Ale jakiś region wy... na Białorusi, ale... kompletnie nie kojarzę mi. Okej, po pierwsze tak. Ty
Crack unit. Was tu nie potrzebuję. Okej, co tam jeszcze? W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Case Rise'u to zmienili, ponieważ chyba... Ja ogólnie sam patrzyłem, jak to działa. Oni trochę też takie mieli... Że tak powiem, ta mechanika trochę jest taka problematyczna i zmienili, że teraz jest to tylko decyzja. Że totalnie, ale totalnie nie ma jakiegoś takiego parcia na to, żebyśmy... żeby po prostu było, że jest teraz czasówka. Nadal jest decyzja. W sumie jedyne co to tylko jest różnica właśnie to, że się nie pokazuje, ale w sumie... dziękujemy, klejmy. Nie wiem, co to dokładnie dla nas znaczy, ale mamy klejmy. Okej, więc tylko jeszcze tutaj zajmijmy się tym. Wydaje mi się, że najbardziej szczęśliwy z tych wszystkich jest Polska, która po prostu... która po prostu dostała najwięcej terenów. Okej. Marynarka, bierzemy was. Boom. Co my to możemy dać? I co tu zrobimy? No, wyzwalimy Łotwę. Coś jeszcze? Estonia? Jakie państwo? Właśnie. Wyzwalimy Estonię. No i tutaj wszyscy rządzą. Litwą rządzi Mingaus. Jak tutaj wyglądamy? Tutaj to nie ma monarchii. Tutaj jest monarchia. I mają takie coś. Niemcy rządzi... No... Rządzą socjaliści. Luksemburg. Belgia. No w sumie wygląda to w miarę w porządku. Tak naprawdę tutaj w sumie nic się nie zmieniło. No. Więc tak, sorry, że musiałem oszukiwać, ale... czasami to jest coś takiego, że człowiek chce już zakończyć serię, a tutaj gra naprawdę robi psikusa. Dosłownie bym w sumie... gdyby ktoś zaatakował Niemcy, to bym wtedy jakoś dołączył, ale jak sami widzicie tutaj, na przykład oni tutaj... oni raczej mało co by chcieli zaatakować, Niemcy bardziej mnie chcieliby zaatakować. Tutaj Azja no się już nie biła, miała White Peace'a z nimi. A teraz wojnę z Entantą, którą trudno określić, czy wygrywałem tutaj, co mnie jest, mają wojnę. No. Tutaj ich rządzi. No możemy sobie tak przechodzić po tych wszystkich krajach i popatrzeć, co się dzieje. Dobra, będę kończył. Tam dużo osób pisało propozycje serii, więc jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to oczywiście zawsze zachęcam do pisania. Ja oczywiście część z tych serii, to nie jest to, że ja nagrywałem, ale część z tych serii na przykład jest stara. Jeżeli na przykład proponujecie jakąś starą serię, to mniej chętnie będę ją brał z tego względu, że po pierwsze już jest na YouTubie, po drugie może być nieaktualne, że nie chodzi o wersję moda, tylko sam cele narodowe, samo drzewko może być nieaktualne i może być niemożliwe do zrobienia, bo jest inne kraje są zbyt silne, więc wiadomo, że oczywiście takie serie to często jest coś takiego, że koniec końców zatrzymuję się i nie robię dalej, dlatego że po prostu się nie da. No na przykład seria z Alaską, gdzie o, na przykład Alaska istnieje. Gdzie właśnie... O, ten gościu. Jest coś takiego, że można się chronić przez Kanadą. Tylko, że Kanada... I to jest najzabawniejsze. Ta decyzja, żeby bronić się przed Kanadą, jest zablokowana. Nie da się ich robić. Więc tak... Nie było to najlepszym rozwiązaniem. Okej. Ale wydaje mi się, że wszystko teraz jest w miarę w porządku. Tutaj zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Szczerze powiem, trochę sytuacja na samym końcu spowodowała, że Niemcy nie były w takim położeniu.
Gdybym na odwrót zaatakował Niemca, a później Rosję, to może wtedy byłoby lepiej. Wiecie, no, wtedy ci tutaj mieliby gorszą sytuację. No ale już zaatakowałem Rosję, bo wydawało mi się, że Rosja po prostu trochę też będzie chciała, trochę później będzie silniejsza, no ale wiadomo, że no można trochę tak trochę porobić, więc trochę z mojej strony to była wina. Dobra, ale ja już się będę z wami żegnał, ten odcinek jest już na pewno dłuższy, więc Blue Zone Travel, widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć!